Witajcie na kanale politycznym. Niedawno przybliżaliśmy wam trwającą od wielu miesięcy istotę konfliktu między doktorem Jackiem Bartosiakiem a ekspertem wojskowym Jarosławem Wolskim. Spór między oboma panami właśnie zyskuje nowy rozdział. Jacek Bartosiak publicznie wezwał do debaty Jarosława Wolskiego. Jak do tego doszło? Zapraszam na materiał. Oto post, jaki zamieścił Jacek Bartosiak na Facebooku oraz w kilku częściach na Twitterze. Po ponad sześciu miesiącach przeczytałem na nowo krytykę Jarosława Wolskiego dotyczącą armii nowego wzoru. Sześć miesięcy wojny pokazały, kto miał rację. W szczególności tezy Wolskiego o zasobach mobilizacyjnych Rosji i rozwinięciu mobilizacyjnym dziś śmieszą. Ocena potencjału Rosji w armii nowego wzoru była prawidłowa, choć szokująca dla zawsze opóźnionej wobec Amerykanów polskiej dyskusji strategicznej, w tym wiedzy Wolskiego. Ocena ewolucji pola walki, także. Ocena słabości logistyki rosyjskiej, także. Ocena manewru rosyjskiego i roli artylerii, także. Ocena sposobu użycia lekkiej piechoty i wojsk pancernych była w punkt. Ocena podziału frontu na strefie nękania i śmierci chyba nie budzi wątpliwości. Usensorowienie pola walki w punkt. Słabości piechoty rosyjskiej i niechęć do zdobywania miast w punkt. Rola oficerów i podoficerów? W punkt. Inicjatywa samodzielna niższych dowódców? W punkt. Ocena wagi domeny informacyjnej dla wsparcia politycznego i percepcji świata? W punkt. Amorficzny system dowodzenia? W punkt. Generał Milley, najważniejszy dowódca USA, podsumował to w artykule na Defense One. Także dziękujemy Wam. Dzięki Wam powstało jeszcze przed wojną coś nowatorskiego a założenia armii nowego wzoru się potwierdziły. Jeśli Jarosław Wolski nadal w to wątpi lub ma inne zdanie, to zapraszam go na debatę. Jest niezbędna, by Polska właściwie dokonała reformy wojskowości. Wojsko polskie nas obserwuje, a na polityków trzeba nacisnąć, tylko się nie należy tak bać. W tym miejscu wypada przypomnieć, za co Jarosław Wolski krytykował armię nowego wzoru Jacka Bartosiaka. Oto główne punkty jego krytyki, które znalazły się w podsumowaniu tekstu wolskiego pod tytułem liczby nie kłamią, ale kłamcy liczą, czyli o błędach Strategy and Future. Reasumując, armia nowego wzoru w koncepcji Strategy and Future to armia nieistniejącej wojny. Konflikt założony przez Strategy and Future nie ma prawa się wydarzyć z przyczyn niemożliwości ukrycia rozwinięcia mobilizacyjnego. I niemożliwości ukrycia przy przestrzeniach Rosji wykonywania skrytego przerzutu do rejonów operacyjnego przeznaczenia nawet w ramach nagłego rozwinięcia operacyjnego. A mniej niż 40 batalionowych grup bojowych nie jest w stanie skutecznie zaatakować kraju wielkości Polski będącego w NATO. Nie ma dowodów na rzekomą koncepcję krótkiej wojny u Rosjan. Nawet jeżeli przyjąć owe założenie za aksjomat, to wtedy armia nowego wzoru skrojona pod krótką wojnę. To gra pod dyktando Rosjan, a gra w myśl założeń przeciwnika to prosta droga do klęski. W interesie Polski jest możliwie długi konflikt. NATO już teraz jest obecne na wschodniej flance paktu w ilości, która mocno komplikuje potencjalne plany Rosjan oraz zdecydowanie podnosi próg wejścia w konflikt dla Kremla. Podważenie jedności sojuszniczej w ramach NATO i mechanizmów kolektywnej obrony to praca na rzecz tak należy traktować postulaty o samodzielnym eskalowaniu konfliktów w stylu własnych uderzeń na cele w Federacji Rosyjskiej. A teraz przytoczmy tekst z portalu Defense One, na który powołuje się Jacek Bartosiak i w którym generał Milej potwierdza trafność tez, na których oparta jest Armia Nowego Wzoru. Przyszłość działań wojennych będzie wyglądać na mniejszą, szybszą, bardziej miejską i bardziej precyzyjną, niż wielu zachodnich planistów wojskowych przewiduje. Powiedział generał Mark Milley, przewodniczący połączonych szefów sztabów w Tel Awiwie, oficerom wojskowym z ponad 22 narodów. Pogląd, że wojny będą się coraz częściej toczyć w miastach, nie jest ani nowy, ani powszechnie akceptowany. Ale Milej powiedział, że konflikt na Ukrainie pokazuje, że wojnę miejską można prowadzić zarówno dobrze, obrona Kijowa przez Ukrainę, jak i źle, zrównanie z ziemią Mariupola przez Rosję. Milej powiedział, że celem są kluczowe węzły infrastruktury komunikacyjnej i skupiska ludności. Jeśli zniszczysz infrastrukturę i zabijesz lub wypędzisz ludność, zniszczysz dokładnie to, czego potrzebujesz, aby wygrać. Jeśli zaakceptujesz, że wojna jest prowadzeniem polityki za pomocą środków przemocy w celu narzucenia swojej woli politycznej przeciwnikowi, wtedy zrozumiałe jest, że polityka dotyczy ludzi i władzy oraz dystrybucji towarów i usług. Co oznacza, że kierunki działań w czasie wojny będą tam, gdzie są ludzie, gdzie dystrybuowane są towary i usługi. A to, jak powiedział, oznacza miasta. Dodał, że lepsze operacje w takich środowiskach wykorzystają rosnącą precyzję i zasięg broni, w połączeniu z rosnącą obfitością informacji odczytywanych cyfrowo z elektroniki użytkowej i innych środków. Zamiast przejmować połacie terenu, wojskowi będą dążyć do kontrolowania kluczowej infrastruktury. Powiedział jednak, że większość wojskowych nie została zoptymalizowana do walki w miastach. Właściwie uczono nas, by nie wchodzić w tereny miejskie, powiedział. Wszechobecność informacji, często pojawiających się bezpośrednio z telefonów użytkowników w mediach społecznościowych sprawi, że każdy cel będzie łatwiejszy do zobaczenia i trafienia. W okresie poprzedzającym inwazję Rosji na Ukrainę, Milej powiedział, że byli młodzi ludzie w wieku 20 lat, biegający za iPhone'ami, którzy udostępniali filmy wideo rosyjskich sił gromadzących się na granicy z Ukrainą. To nie byli szpiedzy. Szpiedzy ukraińscy, amerykańscy, francuscy czy brytyjscy. To byli tylko obywatele, z kamerami nagrywającymi filmy rosyjskich pojazdów zmechanizowanych, bojowych wozów piechoty i czołgów, jeżdżących po drogach, jadących na miejsca zbiórek itd. Wszystkie te informacje ułatwiały przejrzenie zamiarów Rosji, wielkości sił i możliwych tras ataku. W świecie wszechobecnych czujników wojskowi muszą odejść od dużych, rzucających się w oczy rozmieszczeń sił w kierunku mniejszych jednostek, które szybko zmieniają lokalizację i nie przyciągają uwagi. Twoje ukrycie, wielkość twoich sił i prędkość, z jaką poruszasz się po polu bitwy, bezpośrednio przyczynią się do twojego przetrwania na przyszłym polu bitwy, który jest wysoce zabójcze, powiedział Milley. Być może najważniejszą lekcją płynącą z tej wojny dla przyszłych planistów wojskowych jest to, że dowódcy małych jednostek i podoficerowie Muszą być upoważnieni przez swoich przełożonych do samodzielnego podejmowania większej liczby decyzji, zamiast polegać na wyższych władzach znajdujących się gdzie indziej. Widzicie zupełnie inny typ przywództwa wychodzący z ukraińskiego wojska. Na poziomie małych jednostek, na poziomie taktycznym, ale także na poziomie operacyjnym i strategicznym. Powiedział i jest to klucz do ukraińskiego sukcesu. Teraz pozostaje nam czekać na odpowiedź ze strony Jarosława Wolskiego. Zdaniem wielu entuzjastów tematów z dziedziny geopolityki i wojskowości, najlepszym, co mogłoby się zdarzyć, byłaby faktyczna debata między oboma ekspertami. Jak obstawiacie, czy Jarosław Wolski podejmie rękawice i przyjmie propozycję debaty? Czy jednak wezwanie ze strony Jacka Bartosiaka pozostanie bez odpowiedzi? Piszcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym materiale.